I tak, drodzy Państwo, 11 minut po godzinie 12, Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na studio 195. Dzisiaj mówimy o Azji, ale będzie też element bliskowschodni. Mówiąc o Azji, mam na myśli Tajwan. To jest tak naprawdę nieduża wyspa. W najdłuższym miejscu ma około 400 kilometrów, a w najszerszym niecałe 150. Ale wyspa niezwykle ciekawa. Myślę, że oczywiście o Tajwanie dziś mówi się głównie w kontekście rywalizacji chińsko-amerykańskiej i ten temat też zostanie dziś poruszony, ale jest to też takie nieodkryte miejsce pod kątem turystycznym, właśnie walorów kulturowych i dzisiaj też o tym trochę porozmawiamy. Posłuchamy rozmowy z Ryszardem Zalskim, gospodarzem studia Taipei i tutaj właśnie od tematów politycznych przeszliśmy po tematy związane z kulturą, z kuchnią, ale także mówiliśmy nieco o tym, jak wyglądają relacje społeczne, podziały społeczne, nastawienie do zarabiania pieniędzy, relacje pracownicze i gospodarka. To wszystko przed nami. Posłuchajmy wywiadu. Drodzy Państwo, gościem studia 195 jest Ryszard Zalski, gospodarz studia Taipei, ale także studio Asia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jest Pan razem z nami. Dzisiaj skupiamy się na Azji, skupiamy się na Tajwanie. To będzie rozmowa tak naprawdę też trochę lifestyle'owa o tym, jak żyje się właśnie na Tajwanie, ale zaczniemy od tematów politycznych. No nie da się ukryć, że ostatnio bardzo głośno znów zrobiło się o tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, no i właśnie to w kontekście ćwiczeń wojskowych, chińskich ćwiczeń wojskowych. Co o tym mówi się na Tajwanie? Czy Tajwan jest przygotowany do wojny, czy w ogóle to jest taki temat numer jeden? Na pewno się przygotowuje, przy czym to jest takie przygotowanie raczej trochę butikowe, takie popisowe, to znaczy jest kupowana broń i są jakieś takie bardzo ogólne plany i są stwierdzenia władz. Natomiast brakuje takiego przygotowania na poziomie tym takim podstawowym, niższym społeczeństwa. To znaczy nikt się tutaj nie szkoli, na przykład w kwestii pierwszej pomocy, czy jak się obchodzić z bronią, tego zupełnie nie ma. Ludzie uciekają od służby wojskowej, nie ma takiego obowiązku, no to z czego słynie na przykład Izrael. To tego tutaj kompletnie nie ma dumy z bycia wojskowym, dumy z obrony. Oczywiście jak się spyta według opinii publicznej, no to coraz większa ilość społeczeństwa deklaruje chęć do obrony kraju, no ale to trudno, żeby powiedzieli, że nie deklarują. Także to jest trochę takie, nie do końca tu można wierzyć. Natomiast są różne badania. I tak na przykład rozmawiałem z takim Amerykaninem, tutaj pracuje w tej słynnej ich takim naukowym ośrodku Akademia Sinica, najbardziej prestiżowym, i on robi bardzo różne badania, gdzie weryfikuje w różny sposób, niezależnie od siebie. I z jego badań wynika, że rzeczywiście społeczeństwo jest w tej chwili coraz bardziej się skłania ku obronie kraju, i że wiele osób jednak by rzeczywiście poświęciło życie dla kraju. Natomiast wydaje mi się, że czego tutaj brakuje, ja rozmawiałem z takim specjalistą ze Stanów, który się zajmuje wojskowością, i on na przykład miał bardzo fajny pomysł, mianowicie mówił, że rząd tutaj powinien kupić broń i trzymać ją na komendach policyjnych i każdy powinien co weekend, powiedzmy, chodzić strzelać i tą broń by się tam odnosiło, także nie byłoby dostępu do broni na co dzień, ale ta broń byłaby w każdej chwili osiągalna. No i w tym momencie proszę sobie wyobrazić atak Chin, gdzie na przykład, dajmy na to 7 milionów mężczyzn w ciągu kilku godzin ma dostęp do broni. To wtedy Chiny by się, no nie powiem dwa razy zastanowiły, ale poniosłyby znacznie wyższą cenę. I tego mi właśnie brakuje. Tego, żeby widać było po mężczyznach, po ojcach, czy po chłopakach swoich dziewczyn, żeby się, oni się jakby niczym nie przejmują. Czyli też być może nie ma wystarczającej takiej polityki informacyjnej. Czy to jest tak, że faktycznie w mediach na Tajwanie można usłyszeć na co dzień, że ta eskalacja jest, że to zagrożenie jest, czy raczej po prostu codzienne życie biegnie i skupienie jest na sprawach właśnie takich bardziej pragmatycznych? Na codziennym życiu. Tak jak był tutaj przecież Michał Lubina i powiedział, że to jego się pytali Tajwańczycy z przerażeniem, bo wtedy jak na Polskę spadły te dwie rakiety, ty, to chyba u ciebie jest gorzej, to jak ty możesz jechać do kraju, na który rakiety spadają, to u nas w porównaniu z wami jest bezpieczniej. Także to tak to wygląda, optyka jest za każdym razem inna. Z zagranicy wygląda na to, że Tajwańczycy, oni nie są przerażeni, a z ich znowuż punktu widzenia to w Polsce jest niebezpiecznie. A jeszcze tak, żeby zamknąć już ten temat polityczny, jaki w ogóle jest stosunek Tajwańczyków do Chin? Co mówi się o Chińczykach na Tajwanie? Jak przyjechałem tutaj 20 lat temu, to mówiono na zasadzie takich biedniejszych
krewnych, że o, wiesz, jak pójdą do restauracji, to ukradną ten sztućce, czy coś takiego. Na takiej zasadzie trochę trzeciego świata. No teraz wiadomo, że tak nie jest. Dużo Tajwańczyków oczywiście tam pracuje, dużo wyjeżdża za pensją, bo tam lepiej płacą w Chinach, ale po COVID-zie to się bardzo zmieniło i bardzo duża część społeczeństwa zaczęła się, no taki powiedzmy decoupling, to znaczy zaczęli wracać z pracy i jednak starają się wiązać bardziej z Tajwanem. I teraz też czytałem jakieś dane, że jednak jest coraz bardziej w tym kierunku, zarówno inwestycji, jak i powiedzmy rynku pracy, że jednak coraz bardziej starają się odciąć od rynku chińskiego. To skoro już weszliśmy jakoś tak płynnie na tematy gospodarcze, no to opowiedzmy trochę o tym, jak w ogóle wygląda rynek na Tajwanie, jak wygląda system finansowy. Banki tutaj mają ogólnie renomę bardzo zacofanych i raczej takich zupełnie nie XXI wieku. Natomiast dla mnie sama gospodarka jest znacznie bardziej wolnościowa. To znaczy jest łatwiej otworzyć firmę. Korupcja, wydaje mi się, z tego co tak rozmawiałem ze znajomymi, to jest jednak, istnieje oczywiście, ale jest minimalna i jest jakoś pod kontrolą. Problemem jest to, że jednak... Powiedzmy, że prowadzenie firmy jest bardzo zacofane. To znaczy, tak jak rozmawiam z Tajwańczykami, to skarżą się, że jednak wolą pracować w firmach zagranicznych, bez nowy management, bo inaczej ich traktują, bez więcej urlopu, bo są wyższe pensje. Tutaj jednak oni się zatrzymali, to może dziwnie zabrzmi, ale mentalnie zatrzymali się na poziomie gdzieś tak sprzed 20-30 lat, czyli cisną po pensjach, żyłują pracowników. Ja podam przykład, bo to jest naprawdę ciekawy przykład mojej żony, która jest bardzo wysoko postawiona w swojej firmie, zaraz po właścicielach, tam jest praktycznie z 400 osób, to jest tam wśród kilku osób na samej górze. No i tam jest ojciec, który jest takim typowym, starej daty, old school szefem i to jest no naprawdę... Nie chcę się tu wyrażać, ale naprawdę powiedział, że u niego nie pracowałaby roku. Natomiast jego syn, bo to są bardzo bogaci ludzie, i ten jego syn, który wykształcił się w Stanach i tam dorósł, wrócił tu prowadzić firmę, on jest dokładnie odwrotny. On płaci ile się da, wynagradza aż nadto podam przykład, no jak ona kiedyś po paru latach, bo jest tam dekadę i po 5 latach się wypaliła, powiedziała, że odchodzi. Na Tajwanie jest trudno dostać tydzień urlopu, a on powiedział mojej żonie, posłuchaj, wyjdź sobie teraz z firmy, wróć za 3 miesiące, masz każdy dzień płatny tak jakbyś siedziała w biurze, tylko żebyś wróciła do nas. I ona pojechała, przez 3 miesiące jeździła po Europie, codziennie była płacona tak, jakby siedziała w firmie. Jak jedzie do Polski z nami, to jej płaci nieraz, nie za każdym razem, a czasami płaci bilet, czasami pensję, także traktuje i takie traktowanie tutaj jest kompletnie niespotykane. No właśnie, dlatego chciałam tak dopytać, bo kiedy mówimy o szefie, o właścicielu, tak jak o synu tego głównego bossa, który kształcił się jednak na Zachodzie, który kończył w Stanach Zjednoczonych studia, no to chyba nie można kalką przełożyć go na wszystkich właścicieli na Tajwanie. Jak to podejście jednak biznesowe do płacy, do tej wolności wygląda u przeciętnego tajwańskiego szefa, bo tutaj mówimy o pewnym marginesie, prawda? Tak, ewidentnie, to jest wyjątek. Także tutaj możemy z żoną powiedzieć, że mamy szczęście, bo to jest ewidentnie wyjątek. Ojciec jest regułą, natomiast syn zdecydowanie zdarza się rzadko taki przypadek. Czyli ta reguła, to jeszcze chwilę opowiedzmy o tym, jak wygląda to w takiej standardowej firmie, jak wygląda kwestia szanowania praw pracowników, właśnie pensji na Tajwanie, jakbyśmy kilka słów powiedzieli o takim podejściu do pracy Tajwańczyków. No, tutaj się wszyscy skarżą na te niskie pensje, natomiast ja im tłumaczę, że to nie do końca tak jest, że to trzeba patrzeć całościowo, bo mówię, o, wy w Europie więcej zarabiacie. Tak, tylko w Europie płacimy wyższe podatki, jest gorzej rozwinięta infrastruktura i takim wyliczam. Służba zdrowia praktycznie nie istnieje. No tutaj nawet, żeby pójść do specjalisty, to się czeka, nie wiem, to jest liczone w dniach, w najgorszym wypadku w tygodniach. I jak się wchodzi do szpitala z ulicy, to przepraszają, że mogą mówić na jutro, powiedzmy, jak się przyjdzie po 11. Także ogólnie ten standard życia jest bardzo wysoki. Jest bezpiecznie, jest przyjemnie, no, jest bardzo wysokiej jakości internet. Wszystko jest właściwie zadbane. Także dlatego ja uważam, że te pensje nie są aż taką wyrocznią, bo jak się spojrzy na całokształt życia tutaj, to uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawy i zadowalający.
To w takim razie zapytam jeszcze o stosunek Tajwańczyków do osób, do gości, po prostu do osób z zewnątrz. No pan już ma perspektywę 20-letnią, więc jak najbardziej można coś tutaj powiedzieć. Jeśli ktoś na przykład przyjeżdża tutaj, jest młodszy i chce się powiedzmy rozerwać, to na pewno powiedzmy biali mężczyźni tutaj są, że tak powiem, w pierwszej lidze, także to jest duży plus. No, mam znajomych, którzy naprawdę tutaj bardzo miło sobie te swoje, powiedzmy, czas młodości wspominają. Także oni są bardzo pozytywnie nastawieni zarówno, powiedzmy, w tych stosunkach męsko-damskich, jak i w ogóle. Są bardzo mili, są bardzo tolerancyjni, przy czym to jest do białych cudzoziemców. Już z tymi kolorowymi bywa trudniej, jak powiedzmy są te gosposie różne, głównie indonezyjskie, czy filipińskie, czy wietnamskie, to już jest znacznie gorzej. Ale mówiłem o tym społeczeństwie wolnościowym, to mi się też bardzo podoba, że tak jak w Europie z imigrantami wiadomo jak jest, szczególnie w zachodniej, to tutaj większość tych Wietnamek żon, bo jest ogromna ilość żon Wietnamu, one mają w większości własne restauracje i one są niezależne od mężów. I wręcz przypuszczam, że jak ma dobrze prowadzoną restaurację, to nawet lepiej zarabia niż mąż. I to mi imponuje, że one wszystkie mówią bardzo ładnie po chińsku, mają własne interesy i świetnie sobie radzą. I tak ta ich imigracja wygląda. I jest łatwo ten interes otworzyć. To nie jest żaden problem. Większość tych biednych Wietnamek skądś tam przyjechała, która naprawdę niewiele tutaj ma, są w stanie otworzyć i prowadzić i żyć z tej restauracji i wyżywić dzieci. To dopytam jeszcze o kwestię podatków, jak to wygląda, bo kilkukrotnie pan wspomniał o tym, że chyba nie jest, być może jest nawet łatwiej niż w Polsce, o ile zbyt nie wybiegam. Te niższe podatki dla, powiedzmy, większości społeczeństwa są niskie i obciążenia są niewielkie, bo raz, że podatki są niższe, a dwa, że nie ma te, znaczy jest płaci się za ochronę zdrowia, za dostęp do szpitala, ale to są minimalne pieniądze, to są miesięcznie kilkadziesiąt złotych, a za to jest dostęp do najnowszej medycyny światowego poziomu. Nie ma tego, to znaczy urzędnicy państwowi mają coś takiego jak rentę czy emeryturę, ale też w niewielkim wydaniu. Natomiast przeciętni pracownicy już nie. Troszkę się to stara teraz wprowadzić, ale do czego zmierzam, że obciążenia dla pracodawcy są znacznie mniejsze niż u nas i te firmy są znacznie mniej zajeżdżone i mniej obciążone. To zapytam jeszcze trochę może o takie aspekty bardziej codzienne. Jak wygląda kwestia podejścia do rodziny? W ogóle czy na Tajwanie taki kult rodziny, jako małżeństwa, wielu dzieci, czy coś takiego istnieje? Czy być może Tajwan poszedł już taką trochę bardziej drogą zachodu, bo to przecież jest chyba jedyny taki kraj azjatycki, gdzie i te związki partnerskie są ogólno przyjęte. Czy to jest tak, że odchodzi się od tego modelu po prostu wielodzietnego i też już, że tak powiem, ta nowoczesność zajrzała na Tajwan, czy jeszcze nie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o, jak to się mówi, rozrodczość, to przyrost naturalny to jest jeden z najniższych na świecie. Natomiast jeśli chodzi o modele rodziny, to na pewno jest teraz inaczej niż było kiedyś, bo jak się pytało na przykład żonę, to mówiła, że jej rodzice nigdy nie dotykali, nie mówili, że ją kochają, nie było w ogóle fizycznego kontaktu, nawet w sensie obejmowania czy pocałowania. W tej chwili już jest zdecydowanie jak na Zachodzie, to znaczy ci obecni rodzice dzieci traktują tak jak na Zachodzie. Problemem jest zdecydowanie większa przemoc fizyczna, to jest niestety nadal problemem, jest większa aprobata, to znaczy większe, są już prawa, które powiedzmy można pozwać, można, muszą nauczyciele w szkołach uważać, powiedzmy rodzice też sobie na wszystko nie pozwolą, ale jest mimo wszystko większa akceptacja przemocy. Jeśli chodzi tak o związki, jak przyjechałem na przykład, to byłem tym zdziwiony, że było normalne, że rodzice oddawali dzieci albo w lepszym przypadku dziadkom do wychowania, widzieli je tam raz na 2-3 tygodnie, co jest w ogóle dla mnie horrorem, albo jak dzieci miały więcej pecha, to właśnie tym Filipinkom i Indonezyjkom. I też je oglądali tam co 2-3 tygodnie. I to jest coś, czego nie rozumiem, bo oni mówili, tak, ale to dla dobra dziecka, bo to muszę zarobić, bo to tamto. Tak jakby dzieci rzeczywiście te pieniądze najbardziej potrzebowały. I to jest zdecydowanie odmienne, że
To jest bardzo ciekawe. To mi się od razu kojarzy, kiedy byłam w kibucu w Jerozolimie, to już taki kibuc tak naprawdę prawnie nie funkcjonujący pod wzgórzami Golan, ale pani tam wspominała jeszcze lata, kiedy był w czasach rozkwitu, no i tam też ta praktyka jakby oddawania przez Żydów małych dzieci do szkół, które były na terenie kibucu, ale tak naprawdę te dzieci były w bardzo wczesnym wieku odłączane od swoich matek. No i tam to było robione po to, aby one miały to poczucie takiej wspólnoty, edukacji. Rozumiem, że na Tajwanie to są bardziej kwestie praktyczne, kwestie tego, żeby rodzice zarobili po prostu na utrzymanie tych dzieci. Tak, i to jest dla mnie strasznie dziwne, bo nawet jak te 5 dni powiedzmy są gdzieś tam oddawane, rodzice pracują, dzieci w szkołach, to w soboty jeszcze nadal wymyślają, a to wiolonczele, a to pianino, a to coś tam. Boże, no mają dwa dni tak naprawdę do spędzenia z dziećmi i nadal je gdzieś wożą na zajęcia. A te dzieci przecież, no wiadomo, chciałyby normalnie spędzić dzieciństwo. To są rzeczy, które zdecydowanie ich różnią od tego świata zachodniego. Ale trzeba powiedzieć, że zmienia się, bo tak jak mówię, inny stosunek, taki więcej czułości, więcej takiej akceptacji, zaczynają, widzę, jeździć, czego nie było dekadę temu na kempingi, więcej jest takiego spędzania czasu poza domem, poza miastem, także jest, powoli jest jakby troszkę lepiej. A status kobiety jak wygląda na Tajwanie? O, to jest fajny temat, bo bardzo uważam, że to, co na Zachodzie kobiety często realizują pod tym hasłem feminizmu i jakby często jest to jednak problem, bo wielu mężczyzn tego nie akceptuje, to tutaj nie jest to nazywane feminizmem, ale one są wszystkie bardzo wykształcone, bardzo samodzielne, tak naprawdę te wszystkie postulaty zachodnich feministek to realizują, a przy tym uważam, że są bardzo kobiece. Także ja uważam, że ja te kobiety tutaj bardzo wysoko stawiam, bo według mnie łączą właśnie kobiecość z nowoczesnością. Także ja im to zaliczam bardzo na plus. Na pewno się tego nie spodziewałem, że są takie samodzielne i niezależne, że mają rzeczywiście, są bardzo światowe, tak bym to ujął. Chyba już dzisiaj nie jest tajemnicą, że jeżeli chodzi przynajmniej o państwa Europy Zachodniej, ale do Polski to też już dociera, że często te ruchy skrajnie feministyczne, bo o takiej zdrowej walce tak. O prawa. Oczywiście wszyscy jakby się z tym zgadzamy, że to jest potrzebne, ale kiedy myślimy właśnie o tych takich ekstremistycznych, skrajnych ruchach, to często się potem okazuje, że stoją za to jacyś lobbyści, stoją za tym jakieś duże, konkretne pieniądze. Na Tajwan najwidoczniej to jeszcze nie dotarło. Nie, tutaj pod tym względem, ja kiedyś jak trochę randkowałem przez pewien okres, to na przykład na aplikacji randkowej była tylko jedna dziewczyna, która sobie wpisała w profilu feministka. A tak jak się na przykład ich pytam, co myślą o feminizmie, to owszem, znają pojęcie, ale tyle, że pojęcie. Nie do końca wiedzą, co to znaczy. I tak jak mówię, te wszystkie postulaty są... Ja akurat jestem w tej sytuacji, że mam drugą żonę, więc mam jakąś tam szerszą próbkę niż inni. I muszę powiedzieć, że każda była zarówno odnosiła sukcesy zawodowe, jak i była bardzo taka kobieca w domu. Także tu nie było żadnego podziału, że coś ty to robisz, to ja tamto. Nie, wręcz przeciwnie, musiałem odrywać od roboty i powiedzieć, ty daj sobie spokój, ja to mogę sam zrobić. Bardzo są takie dbałe i uważam, że jako żony się świetnie sprawdzają. Nawet za bardzo. Mówię, nie musisz tego robić. To jakby weź, naprawdę, pracowałaś cały dzień, nie musisz. I rzeczywiście starają się tak bardzo zadbać o męża. Ja to tak odbieram. I to jest dobra informacja dla wszystkich Polaków, którzy być może chcą się wybrać na Tajwan. Ale skoro już poruszyliśmy i jesteśmy w takich tematach domowych, to opowiedzmy trochę o kuchni. Czy lubi pan kuchnię tajską? Co jest takiego charakterystycznego? Co po prostu wyróżnia kuchnię tajwańską? Ja nie przepadam za nią. Muszę powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem. Trudno powiedzieć dlaczego. Nie jest specjalnie smaczna. Trudno mi powiedzieć, ale nie jestem wielkim fanatykiem. Jest kilka dań, które mi smakuje, ale jak gdzieś jemy, to raczej jemy kuchnie inne azjatyckie, nie tajwańską. Na początku na przykład nie byłem w stanie w ogóle przełknąć takich rzeczy, ale w tej chwili jest kilka rzeczy, które bardzo lubię. Na przykład lubimy z żoną chodzić właśnie na night markety, gdzie jest dużo, ogromny wybór taniego jedzenia, bardzo dobrej jakości. Oni tu mają taką fajną, takie coś, co się nazywa, jakby to przetłumaczyć, że to jest na gorąco robione, szybko tak robione jedzenie wokół.
Tak można ględnie przetłumaczyć. To jest, generalnie tam się płaci niewielkie pieniądze, po kilkanaście złotych za danie i jest tam zawsze bardzo fajna atmosfera, bo ludzie tam dużo jedzą, dużo piją, jest bardzo, to jest tak jak trochę u nas takie bary piwne, czy tam jakieś bierhale w Niemczech. I to są miejsca, które bardzo lubię, bo to jedzenie jest zawsze dobre, atmosfera jest fajna i ludzie się wszyscy drą, tam jest zawsze głośno i jest właśnie taka fajna, taki klimat, którego na pewno... I sobie... trochę można powiedzieć, to co w takich latach też zawitało. No cóż, to jeszcze może na zakończenie jedno pytanie, bo być może ciekawi to słuchaczy Radia Wnet, a ja nawet jestem przekonana, że tak jest. Czy planuje pan zostać na Tajwanie, czy kiedyś jeszcze wróci pan do nas tutaj? Niedawno jeszcze liczyłem się z tym, że tu zostanę, natomiast po tym, kiedy ewidentnie wygląda na to, że w taki czy w inny sposób jednak Chiny się o Tajwan upomną, to z moimi poglądami takimi, powiedzmy, zdecydowanymi, publicznymi. Widziałem, co się działo w Hongkongu i tutaj będzie na pewno tak samo albo jeszcze gorzej, bo społeczeństwo jest jeszcze bardziej przyzwyczajone do demokracji, ona jednak tu dłużej istnieje, jest bardziej zakotwiczona, więc będzie, myślę, większy opór, także myślę też będzie większa agresja. I to, co się działo w Hongkongu, to jestem pewien, że tutaj będzie po prostu ten temat odtworzony po raz kolejny. Także to jest jeden powód, dla którego w przyszłe wakacje planujemy powrót, a drugi to jest taki właśnie rodzinny, to znaczy, że jednak widzę, że mama jest w takim stanie powoli, że zdecydowanie wypadałoby, żebym jednak był przy niej i się nią opiekował. Także to są dwa powody, dla których żadny z nas nie chce jechać, bo my bardzo dobrze tu żyjemy, naprawdę mamy super życie. Tworzyłem je sobie tutaj przez 20 lat i w tej chwili naprawdę rozkoszujemy się każdym dniem, ale żona racjonalnie, intelektualnie zgadza się ze mną, że mam rację, rzeczywiście nie jest dobrze, natomiast emocjonalnie oczywiście jest to dla niej problem. To też może być tak, że jeszcze kiedyś pan na Tajwan wróci, bo to też jest sprawa niewykluczona, a życie biegnie za kosami, różnie bywa, tak czy siak, gdziekolwiek będzie się pan nie znajdował, to życzę dużo radości, przyjemności z życia, no i tego, aby był pan razem z słuchaczami Radia Wnet, Studio Taipei, Studio Asia, i to Ryszard Zalski. Bardzo serdecznie dziękuję panu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę miłego dnia. I ja także. I tak, drodzy Państwo, to życzenie od Ryszarda Zalskiego, gospodarza studia Taipei. 12.33, studio 195 trwa. Informacje z dziś tak naprawdę z Sudanu. Sudańskie paramilitarne siły szybkiego wsparcia poinformowały, że rządowa armia otoczyła jedną z ich baz i otworzyła ogień. I tutaj mówimy już o faktycznie takiej mocnej, dużej eskalacji. To ogień z ciężkiej broni w kilku częściach Chartumu, czyli stolicy. Było słychać strzały, informuje agencja Reuters. Samy za kilka chwil przybliżymy Państwu tło tej sytuacji. Opowiemy także o rosyjskich wpływach w Sudanie. Rosja zawarła porozumienie militarne w Sudanie. Będzie miała tam swoją bazę, swój port. I o tym wszystkim opowiemy za chwilę, ale teraz może przenieśmy się nieco właśnie do Afryki za sprawą muzyki. Przed nami Imany, a my wracamy za kilka chwil. Studio 195. I tak, drodzy Państwo, 38 minut po godzinie 12, studia 195, w którym opowiadamy o świecie. Dzisiaj opowieść, teraz fragment opowieści dotyczącej Afryki. Sudańskie paramilitarne siły szybkiego wsparcia poinformowały, że rządowa armia otoczyła, zaatakowała ich bazę, otworzyła ogień z ciężkiej broni. W kilku częściach Chartumu słychać strzały. To informacja, którą przekazała agencja Reutersa. Z kolei, jak podaje agencja AFP, armia rządowa pod przywództwem rządzącego de facto Sudanem Abdela Fataha al-Burhana poinformowała, że to siły paramilitarne rozpoczęły atak. Cytujemy: ataki te miały miejsce w Chartumie i innych miejscach w Sudanie, poinformował jeden z dowódców wojskowych. Trwają walki, a armia wykonuje swój obowiązek obrony ojczyzny. Przypomnijmy, Sudan boryka się z załamaniem gospodarczym, a także właśnie z wybuchami przemocy plemiennej. RSF i sudańska armia
do tej pory współpracowały ze sobą, no ale niestety duży rozdźwięk między tymi dwoma siłami pojawił się w czwartek, kiedy też władze wojskowe oświadczyły, że ostatnie działania największej w kraju grupy paramilitarnej odbywały się bez koordynacji i były nielegalne. W Sudanie jeszcze dodatkowo mamy bardzo silne wpływy rosyjskie. Mówiliśmy o tym przy okazji rozmowy na temat działania grup Wagnerowców właśnie w Afryce. No, Rosja kradnie z Sudanu złoto, w ten sposób też finansuje między innymi swoją agresję na Ukrainie. Mówimy o tonach złota wartego miliardy dolarów. Niestety pomaga jej w tym sudańska junta w zamian za wsparcie właśnie wojskowe i to jest no, taki proceder, który trwa już tak naprawdę od pierwszych dni rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Według amerykańskich urzędników Rosja aktywnie wspierała wojskowy zamach stanu z 2021 roku, bo to jest też tak, że Rosja jeszcze zanim pojawiła się wojna, także już od 2019 roku bardzo mocno w Sudanie zaznaczała swoją obecność, no i niestety jej znaczenie jest coraz większe. Wiemy już o tym, że co najmniej od 2019 roku rosyjski państwowy koncern zbrojeniowy potajemnie sprzedawał broń do Sudanu. Moskwa w ten sposób łamała sankcje ONZ na dostawy uzbrojenia do tego państwa. No niestety wiemy o tym, że nie dosyć, że Rosja cały czas w ONZ jest, to jeszcze teraz ma w nim przywództwo. Te dostawy broni docierały do Sudanu przez Kenię i także przez Ugandę. Nielegalne ładunki przewożono drogą morską do portu w kenijskim Mombasie, a następnie przepakowywano i dostarczano południowo-sudańskiej firmie powiązanej właśnie z armią tego państwa. No ale wiemy, że to nie tylko broń, to też urządzenia górnicze. No i te rosyjskie wpływy w Afryce niestety są coraz silniejsze. Już nie tylko kwestia eksploatacji złóż, ale też niestety ogromna propaganda. Wiemy, że powstają na przykład takie filmy, iście hollywoodzkie produkcje, w których grają oryginalni żołnierze, Wagnerowcy. To jest taka propaganda, Wagnerowcy, którzy ratują oczywiście właśnie jakieś wewnętrzne ruchy. O takim filmie być może porozmawiamy w jednym z odcinków dotyczących Afryki, bo to jeszcze temat, który na pewno będzie powracał na antenie Radia Wnet. A teraz, drodzy Państwo, dziś wędrujemy tak po świecie. Teraz na moment przeniesiemy się do Francji. Na ostatnie wielkie protesty związane właśnie z reformą emerytalną. Dziś mamy informację, że prezydent Emmanuel Macron no już podpisał jednak tę reformę, która, przypomnijmy, zakłada podniesienie wieku emerytalnego we Francji z 62 do 64 lat. Jak podają media francuskie, Emmanuel Macron zrobił to zeszłej nocy. No a dziś rano ten tekst został opublikowany we francuskim dzienniku urzędowym. A co to oznacza i co w ogóle oznacza oficjalne wejście w życie tego dokumentu? O tym opowiadał Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Trybunał Konstytucyjny zatwierdził większość zapisów dotyczących reformy emerytalnej nad sekwaną, która, jak wszystko na to wskazuje, zostanie wprowadzona 1 września tego roku. Właściwie zostało wycofane 6 zapisów z tej reformy przez ów Trybunał. W tym te dwa główne dotyczą zatrudnienia seniorów, czyli specjalnych umów bezterminowych dla seniorów, jak również kwestie związane z nakazem dla wszystkich przedsiębiorstw nad sekwaną procentowej publikacji zatrudnienia seniorów. Tak więc te dwa zapisy nie znajdą się w tej reformie. Trybunał Konstytucyjny również odrzucił wniosek o referendum w sprawie tej reformy. Kolejny wniosek został złożony przez kolejnych parlamentarzystów. Będzie on rozpatrywany przez Trybunał w następnych dniach. Można spodziewać się więc orzeczenia w tej kwestii na początku maja tego roku. Jaką więc mamy sytuację obecnie nad sekwaną dotyczącą kryzysu społecznego? Kryzys społeczny wchodzi w nową fazę, chociaż rządzący
usiłują sprawić wrażenie, że ten kryzys jest zakończony. Już po ogłoszeniu w roku francuskiego Trybunału Konstytucyjnego urzędująca premier Elisabeth Borne napisała na Twitterze, że ten wyrok wskazuje na to, iż w sprawie sporu o reformę emerytalną nie ma ani zwycięzców, ani pokonanych. Emmanuel Macron zaś zaprosił związkowców na rozmowy w najbliższy wtorek, jeszcze przed ogłoszeniem tego wyroku. Na tym etapie związkowcy odrzucili zaproszenie prezydenckie, argumentując, iż nie są oni gotowi spotkać się z głową państwa przed 1 maja tego roku. Otóż związkowcy, choć informują o tym, że ich strategia zostanie przedstawiona w przyszłym tygodniu na dalsze dni protestów, to już wiadomo, iż dojdzie do dużych protestów 1 maja tego roku. Tak więc spór o reformę emerytalną nie kończy się. Ale jednak wszystko wskazuje na to, i tutaj jakby już nie należy mieć żadnych wątpliwości, że ta reforma wejdzie w życie we Francji. Najpewniej zostanie ona podpisana przez prezydenta w najbliższych dniach. Można również założyć, iż jej wejście w życie nastąpi 1 września tego roku. Jednakże to nie kończy sporu pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem, jeśli chodzi o reformę emerytalną. Faktycznie należy nazywać ten spór sporem pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem, ponieważ nadal wszystkie sondaże wykonane w ostatnich dniach i tygodniach wskazują na to, iż co najmniej 70% respondentów sprzeciwia się tej reformie emerytalnej. Kolejne sondaże wskazują na to, iż nadal co najmniej 75% respondentów oczekuje dalszych protestów pomimo wprowadzenia tej reformy w życie. Wreszcie kolejne sondaże również jednoznacznie wskazują na to, iż 75% Francuzów oczekiwało referendum w sprawie reformy emerytalnej, tak więc tutaj nad Sekwaną nie można mówić o jakimkolwiek spadku poparcia dla protestujących, jak również nie można mówić o jakimś spadku napięcia w sporze, w próbie sił pomiędzy rządzącymi a protestującymi. Wiele wskazuje na to, iż rządzącym będą chcieli w następnych dniach i tygodniach otworzyć kolejne pola, kolejne tematy, które mają stać się tematami zastępującymi reformę emerytalną. Z jednej strony rządzący apelują o rozmowy do związkowców, rozmowy dotyczące nowelizacji prawa pracy. Te rozmowy czy też konsultacje miałyby rozpocząć się w najbliższym czasie, co na razie odrzucają związkowcy. Kolejne kwestie związane z nowelizacją prawa imigracyjnego nad Sekwaną, kwestie ekologiczne, jak również reforma konstytucyjna. Emmanuel Macron zaproponował, aby we francuskiej konstytucji znalazł się zapis dotyczący kwestii aborcyjnych, czyli aborcja we Francji miałaby stać się prawem konstytucyjnym. Jednakże nic nie wskazuje na to, aby te tematy miały złagodzić spór, który nad Sekwaną trwa i trwa nadal. Obecnie trwają już protesty w większości francuskich miast. Te protesty będą prowadzone nadal. Można założyć, iż będą one również organizowane w najbliższych dniach, już tutaj niezależnie od działań związkowych. Te reformy nadal sprzeciwiają się główne partie opozycyjne. A więc spór o reformę emerytalną będzie trwał nadal, jednakże na tym etapie należy ten spór już raczej rozpatrywać w kategoriach sporu systemowego, czyli sporu o sposób podejmowania decyzji we Francji, sporu o demokrację, sporu o to, kto jest suwerenem, jak również jest to już taki moment, aby stawiać pewne scenariusze ewentualnościowe co do przyszłości politycznej Francji, ponieważ o ile faktycznie reforma ta wejdzie w życie, to z pewnością rządzenie państwem stanie się dla prezydenta Francji bardzo skomplikowane, ponieważ można spodziewać się już na tym etapie dość dużego oporu właściwie przy każdej decyzji podejmowanej przez głowę państwa.
Wszystkie sondaże wykonane w ostatnich tygodniach wskazują na to, iż Emmanuel Macron ma najniższe poparcie dla głowy państwa od 30 lat. Właściwie ostatni prezydent Francji, który miał tak niskie poparcie, to był Jacques Chirac w okresie właśnie, gdzie również jego rząd usiłował prowadzić reformę emerytalną. Tak więc z pewnością opór społeczny będzie we Francji coraz większy, coraz ostrzejszy, co de facto uniemożliwi prezydentowi Francji i podległemu mu rządowi przyjmowanie jakichkolwiek kolejnych reform. Każda reforma, każda nowelizacja ustaw będzie spotykała się z coraz większym oporem i z coraz większymi protestami, co z pewnością bardzo skomplikuje rządzenie prezydentowi Francji, jak również spowoduje dość niestabilną sytuację we Francji na miesiąca, być może wręcz na lata. Wiele wskazuje na to, iż dojdzie w najbliższych tygodniach we Francji do zmiany rządu. To informacja, która staje się coraz bardziej oficjalna, czy też tajemnica, o której wszyscy wiedzą, iż Elisabeth Borne w najbliższych tygodniach odejdzie z szefowania francuskiego rządu. Trudno powiedzieć na tym etapie, kto ją zastąpi. Kilka nazwisk się pojawia, albowiem rządzący próbują stworzyć realną większość parlamentarną, ponieważ, co znajduje się trochę w tle tego protestu, parlament tam, gdzie może, no de facto głosuje przeciwko kandydaturom Emmanuela Macrona na wszystkie urzędy publiczne, tak więc mamy na tym etapie na pewno większość parlamentarną, która działa przeciwko prezydentowi, ale faktycznie nie udało się doprowadzić do przyjęcia wniosku o nieufności dla rządu Elisabeth Borne, o tyle parlamentarzyści dość skutecznie torpedują wszystkie nominacje prezydenckie. Tak więc dla Emmanuela Macrona jednym z priorytetów, aby móc skuteczniej, czy też skutecznie rządzić, jest znalezienie dla swojego rządu większości parlamentarnej. Tutaj tylko jedna możliwość w tym przypadku jest brana pod uwagę, czyli przyjęcie jakiejś umowy koalicyjnej z centroprawicową Partią Republikanie, jednakże na tym etapie nic nie wskazuje na to, aby udało się taką większość parlamentarną zbudować. Rządzący bowiem potrzebują, aby tą większość uzyskać, około 30-35 parlamentarzystów. Na tym etapie zdaje się to być absolutnie nieosiągane dla prezydenta Francji. Nic nie wskazuje również na to, aby we Francji odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne. Te wybory parlamentarne nie przyniosłyby bowiem jakiejś zmiany, istotnej zmiany w podziale mandatu w parlamencie. Przypomnę, iż takie wybory dotyczyłyby wyłącznie niższej izby parlamentu, ponieważ we Francji wybieramy skład osobowy Senatu w systemie wyborów pośrednich, czyli senatorów wybiera kolegium elektorskie. A więc tutaj wybory parlamentarne dotyczyłyby wyłącznie niższej izby, jednakże sondaże, które są dostępne, jednoznacznie wskazują na to, iż te wybory spowodowałyby jeszcze utratę kilkudziesięciu posłów przez partię rządzącą i w żaden sposób nie przyczyniłyby się do zbudowania nawet alternatywnej większości w parlamencie. Tak więc wybory zdają się nie być rozwiązaniem. Być może takie wybory mogłyby zostać przeprowadzone po zmianie ordynacji wyborczej z jednomandatowej na ordynację mieszaną. O tym mówił również prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swojej pierwszej kadencji. Jednakże na tym etapie ani oficjalnie, ani w kuluarach nie słychać, aby taka inicjatywa była podejmowana przez obóz prezydencki. Tak więc wybory parlamentarne w trybie przyspieszonym zdają się być na tym etapie bardzo mało prawdopodobne. Co nas czeka więc we Francji w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach? Otóż z pewnością protesty przeciwko reformie emerytalnej, ale już bardziej protesty przeciwko rządzącym będą trwały nadal. Jednakże ich charakterystyką będzie o wiele niższa frekwencja, jak również no, pewna gwałtowność tych protestów. Będą to protesty gwałtowne, generujące przemoc. Protesty spontaniczne, protesty, nad którym to stracą leadership związkowcy. Dlaczego? Otóż związki zawodowe
chociaż organizowały bardzo liczne protesty, tutaj frekwencja była bardzo wysoka. W tym szczytowym okresie, czyli w lutym, w marcu tego roku, w tych protestach brało udział tutaj około 2 milionów osób. Jest to średnia, jeśli tutaj weźmiemy pod uwagę dane rządowe, związkowe, no to można uznać, że około 2 milionów osób brało udział w tych protestach w szczytowym momencie. Jednakże te protesty nie doprowadziły do jakiejś konkretnej zmiany. Rządzący przyjęli bowiem reformę w kształcie, w którym sami stworzyli, i tutaj związki zawodowe okazały się kompletnie nieskuteczne. I to, drodzy Państwo, Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów prosto z Francji. 12.55, studio 195 powoli dobiega końca, ale jeżeli chcecie Państwo spędzić miło czas w sobotnie popołudnie, to koniecznie bądźcie razem z nami za kilka chwil. Muzyczna Polska Tygodniówka, czyli najlepsza dawka dobrej muzyki. I tutaj Tomasz Wybranowski. Za tydzień w studio 195 porozmawiamy m.in. o Stanach Zjednoczonych, ale tutaj skupimy się na sytuacji politycznej, wewnętrznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział wczoraj, że zdecydował się kandydować na drugą kadencję i oficjalnie ogłosi początek swojej kampanii, no kampanii oczywiście reelekcyjnej, stosunkowo szybko. Taką informację przekazał Reuters. Zacytujemy, co Biden odpowiedział, pytany o reelekcję. Ogłosimy to stosunkowo szybko, ale podróż tutaj tylko wzmocniła moje poczucie optymizmu co do tego, co można zrobić. Mówiłem ci, że w moim planie jest ponowny bieg, odparł dziennikarzowi właśnie, który ponowił pytanie dotyczące reelekcji. To będzie temat przyszłego studia 195. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Reiner zrealizowała audycję. Bardzo jej też za to dziękuję i życzę już Państwu pięknego, spokojnego, sobotniego popołudnia i koniecznie bądźcie razem z nami.